Się Państwo z nami, już do rzeczy przejdę, tylko tak chciałem podziękować za zaproszenie panu posłowi Mariuszowi Kałużnemu. Chciałem też powitać i bardzo miło mi, że jest z nami pan wojewoda Józef Ramlał, przepraszam. Bo chciałem serdecznie podziękować i powitać wszystkich samorządowców, radnych i księży, którzy pomagali nam przygotować spotkanie, księdzu Krzysztofowi Dębcowi, księdzu Piotrowi Neumannowi i przedstawicielom Stowarzyszenia Grudzińskiego Sempre Fideis z panem Romanem Sarnowskim na czele. I bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji spotkania. Państwu też dziękuję, że jesteście z nami. I cóż, chciałbym przejść od razu do rzeczy. Proszę Państwa, to jest spotkanie z cyklu Uwierzyć w Polskę. Dlaczego w ogóle stawiam takie pytanie? Dotyczące tego, czy my wierzymy w Polskę. Dlatego, że proszę Państwa, ja mam przekonanie, że gdyby większa część naszego narodu wierzyła w to, że Polskę jest stać na więcej, wierzyła realnie w polską suwerenność, to dzisiaj dałoby się rozwiązać naprawdę bardzo wiele problemów, które nas dotykają. Bo pamiętajcie, że od suwerenności to jest taka linia, która prowadzi prosto do portfela i do wszystkich problemów, z którymi dzisiaj się Państwo też pewnie stykacie, inflacją i tak dalej. Dlatego te wszystkie spotkania, z którymi miałem do czynienia, w ogóle przekonały mnie do tego, że chyba trzeba zacząć w ogóle od dyskusji i rozmowy na temat tego, czym w ogóle jest suwerenność. Proszę Państwa, a niektórzy nawet mogą powiedzieć, na przykład redaktor Bronisław Wilstein jest zwolennikiem tego, że w tym wypadku, z którymi my się mierzymy, to nawet trzeba mówić o niepodległości. Bo trzeba było pewnie zacząć od tego, czym jest suwerenność, od zaprzeczenia, to znaczy czym jest brak suwerenności. No, brak suwerenności jest brakiem zdolności podejmowania własnych decyzji bez nacisku zewnętrznego. Brak, a niepodległość, to też z kolei przez zaprzeczenie, brak niepodległości, to jest po prostu poprzez zaprzeczenie, to jest podległość. Czyli to jest naród, który nie ma niepodległości, to jest naród, który jest podległy. Zawsze podlega pod kogoś. Ktoś tym narodem musi sterować. I to jest tak, my proszę Państwa, ale w skrócie można było powiedzieć, że jest to po prostu prawo do decydowania o sobie. I to jest tak, Państwo wybieracie jakichś ludzi, czy to w wyborach samorządowych, czy to w wyborach państwowych i ci ludzie w Państwa imieniu, jeżeli mają suwerenność, to samodzielnie decydują o tym, jak ma wyglądać, nie wiem, nasze bezpieczeństwo, w tym jak ma wyglądać wojsko, armia, służby, jak ma wyglądać nasza polityka zagraniczna, służba zdrowia, jak ma wyglądać energetyka. Samodzielnie decydują ci ludzie, których Państwo wybraliście. Czy wymiar sprawiedliwości, podatki i tak dalej. Ci ludzie, którzy Państwo wybraliście, samodzielnie decydują o tym. I proszę Państwa, bez zewnętrznej ingerencji. Jak to jest ważne, to widać w nowożytnych przypadkach, w starych historycznych jeszcze będę do tego wracał, ale w nowożytnych przypadkach, na przykład Grecja. Grecja, proszę Państwa, w pewnym momencie, która miała oczywiście swoje problemy finansowe, ale wcale nie była bardziej zadłużona niż na przykład dzisiaj są, nie wiem, zadłużone tam Włochy czy Hiszpanie, to jest prawie 200% swojego PKB, miała swoje problemy. W pewnym momencie uznała, że żeby te problemy rozwiązać, to musi oddać praktycznie całą swoją suwerenność Niemcom. To był tam około 2004 rok, zresztą nakręcono na ten temat bardzo ciekawy film, możecie Państwo obejrzeć, bardzo serdecznie polecam, ze wspomnieniami ministra finansów Grecji, który ze szczegółami opisuje, jak wtedy wyglądało to wszystko. I do czego to doprowadziło? To doprowadziło do tego, że Grecja dzisiaj jest kilka razy biedniejsza niż była i praktycznie politycy, którzy są wybierani przez greckich obywateli, praktycznie każdą decyzję muszą notyfikować, znaczy Niemcy muszą im to zatwierdzać, czy Komisja Europejska wybrana przez nich, nie mają żadnej suwerenności z zakresu, praktycznie żadnej swojej suwerenności. Faktycznie, tak to wygląda. Jak ważna jest ta suwerenność, czyli to, że nasi państwa przedstawiciele będą mieli samodzielnie prawo do podejmowania decyzji w różnych sprawach, widać również na Ukrainie. Dlatego, że proszę Państwa, no, Ukraina, która nie dbała o swoją suwerenność przez wiele lat.
od czasu najazdów na Donbas, czy potem na Krym, który oddano praktycznie bez żadnego wystrzału, bo tam nie było, jakby oni instytucjonalnie w ogóle byli na to kompletnie nieprzygotowani. Od dawna tam Rosja robiła co chciała, czyli miała swoich agentów wpływu, kierowała tym ważnymi częściami tego państwa poprzez swoich oligarchów, miała swoje telewizje, miała swoje najważniejsze przedsiębiorstwa, infrastrukturę energetyczną. Dlatego to państwo bez suwerenności w czasie tych ataków rosyjskich było praktycznie bezbronne. I niewiele brakowało, aby upadło całkowicie. To znaczy w momencie ataku lądowania na lotnisku po 24 lutego służb specjalnych, znaczy specjalnej jednostki wojskowej, no to Zełenski i cała ekipa byli już schowani w bunkrach, bo już na trzy przedmieścia od nich już były specjalne służby rosyjskie, które zdobywały teren bez jakiegoś specjalnego problemu. Tam ileś dobrych zbiegów okoliczności sprawiło, że Kijów został obroniony, że ta bitwa kijowska została wygrana. Ale niewiele brakowało i te braki suwerenności, te błędy, które popełniali oni przez te wszystkie lata, sprawiły, że tego państwa by już się nie było i to zagrożenie pewnie by dzisiaj było bliżej nas. Dlatego ta suwerenność jest tak ważna. Suwerenność jest, proszę państwa, ważna też dlatego, bo jeżeli wyobraźcie sobie państwo, że no nie wiem, stworzy się ten nowy twór centralizacyjny, federalizacyjny państwa europejskie, no i jakby pobawmy się teraz w sytuacje hipotetyczne, no bo że o takich też trzeba rozmawiać. No jest jedno państwo, prawda, które kierowane jest tam przez Komisję Europejską, no bo do tego to wszystko dąży. No i powiedzmy, że no jednak wybucha wojna, ale kierują tym Niemcy. Prawda? No to kto pierwszy pójdzie na front? Kogo oni wyślą pierwszego na front? Jak państwo myślicie? Albo na przykład, proszę państwa, wyobraźmy sobie no inną sytuację, też teraz nie trudno do wyobrażenia. Mianowicie, no jest za mało gazu. Nie ma jak, będzie brakowało na pewno tego gazu i nie ma jak ocieplić domy. To jak państwo myślicie, które domy w pierwszej kolejności będą ocieplane? Te w Grudziądzu czy te w Berlinie? Proszę państwa, gdzie pójdzie jeszcze ten gaz? Zresztą to widać w ostatnim rozporządzeniu, które oni przygotowali, no bo sami akurat tak się najbardziej się uzależnili od rosyjskiego gazu, praktycznie najbardziej w Europie i im brakuje teraz, tak? Tam nie wiem, czy wiecie państwo, ale w Niemczech w tej chwili to jest niesamowite, czwarta potęga gospodarcza świata, a sale gimnastyczne szykują w wielu miastach, żeby ludzie mogli przychodzić się ogrzewać na zimę, no bo boją się, że na zimę im nie starczy gazu. To co zrobili? Przygotowali rozporządzenie, żeby zmusić inne państwa, żeby się dzieliły z nimi, czyli Polska na przykład ma się dzielić z nimi swoim gazem, tak? Dlatego, że była bardziej zapobiegliwa, zbudowaliśmy Baltic Pipe i tak dalej, to teraz mamy się dzielić z nimi swoim gazem, bo oni z Rosją robili po prostu deale od dawna. Jak będzie ten federalizacyjny czy centralizacyjny twór razem zbudowany i wyobraźcie sobie państwo, że na przykład, no nie wiem, no są jakieś, okazuje się, że jest jakieś, są jakieś ekstra pieniądze, które można by było zainwestować w innowacje. No to które firmy w pierwszej kolejności dostaną? Niemieckie czy polskie? No to są takie rzeczy, to jest właśnie, proszę państwa, to jest suwerenność. Znaczy jak my jesteśmy suwerenni, to my samodzielnie podejmujemy takie decyzje. Jak nie, to inni te decyzje podejmują za nas. I chodzi o to, proszę państwa, że niestety prawie połowa naszego kraju popiera ludzi, którzy uważają, że tą suwerenność trzeba oddać i nawet oni nawet się z tym jakoś specjalnie nie kryją. Sikorski na przykład wprost powiedział, że jak on to powiedział, sobie zapisałem, że no, że lepiej być nogą słonia, jak on to powiedział, prawda? On tak powiedział, że lepiej być nogą słonia niż tam samodzielnie. I proszę państwa, tam te hołdy te niemieckie składali, że Niemcy prowadźcie, prawda? Czy jak oni to tam opowiadali. I chodzi generalnie o to, że to nie jest tak, że sobie tam po prostu Jaki przyjechał i sobie tam gada o suwerenności, bo chcę państwu powiedzieć, że ja pamiętam, że jak już 10 lat temu mówiłem, że Polsce będzie odebrana suwerenność i że to krok po kroku się dzieje, no to wszyscy mówili, a skąd ja to mam, się wyśmiewali i tak dalej, do czasu zeszłego roku, kiedy Niemcy to wprost pisali swoją umowę koalicyjną. Że oni po prostu wprost właśnie do tego dążą. No właśnie to chcą zrobić, to jest ich cel, czyli jakby stworzenie federalizacji. Co więcej, kanclerz Scholz był na tyle bezczelny, że dwa, trzy tygodnie temu miał takie wystąpienie w Pradze przekrojowe, warto go posłuchać. I proszę państwa, podczas tego wystąpienia on wprost mówił, że no,
że my to może i możemy przyjąć tam Ukrainę, inne państwa, że w przyszłości możemy pomyśleć, które aspirują, żeby do Unii Europejskiej, a tylko pod jednym warunkiem. Pod warunkiem takim, że dokona się twór, bo nie nazywałem to federalizacyjny, ale tak naprawdę trzeba byłoby to szukać innej nazwy, nie będąc złośliwym. Ale generalnie chodzi o to, o co chodzi. Chodzi o likwidowanie prawa weta. Na czym polega prawo weta? To ja chcę Państwu powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć świadomych obywateli, którzy będą potem przekazywali innym naszym współobywatelom, na czym ten cały trik polega. Mianowicie, wiecie Państwo, no ja po to jeżdżę po te spotkania, bo mamy ogromny zamęt medialny w Polsce, to w tych 100-sekundowych wypowiedziach, to nie da się przecież tego wszystkiego wytłumaczyć. Dlatego chcę Państwu powiedzieć, na czym polega jakby ten numer, który oni chcą zrobić, likwidacją weta. Otóż jak powstawała Unia Europejska, czy to pierwowzór Unii Europejskiej, tam wspólnota węgla i stali, mówiąc precyzyjnie i tak dalej, ale sam ten twór od samego początku opierał się na tym, że decyzje, większość decyzji, które są kluczowe, ma być podejmowana jednomyślnie. Po co? No bo wszyscy wiedzieli, jacy są Niemcy i po to, żeby ich trzymać, żeby oni już nigdy im nie przyszło do głowy ten imperializm, który zawsze arogancja niemiecka, imperializm prowadził Europę do tragedii. Do tragedii. Musieli przylatywać Amerykanie po prostu wszyscy ratować, bo by się Europa sama po prostu przez Niemców, by się wszyscy powybijali. I to zawsze tak było. I teraz, żeby wyciągnąć z tego wnioski, no to mówi tak, dobra, to stworzymy taki twór, który, gdzie wszyscy wspólnie będziemy podejmować decyzje, Niemcy nie będą mieć takiej przewagi, która wynika z tego, prawda? I taka była pomyślana Unia Europejska. Tak było pomyślane. Rzeczywiście na samym początku większość decyzji była podejmowana jednomyślnie. Traktat nicejski w ogóle był dla nas wyjątkowo korzystny, dlatego że myśmy mieli siłę głosów w Radzie Unii, praktycznie taką samą jak Niemcy, tam było 29 do 27. Tak to było wszystko pomyślane. Ale po drodze, krok po kroku, to wszystko się zmienia. Znaczy zmienia się już na tyle, że no w tej chwili to żadne traktaty to już praktycznie nie obowiązują. To co tam jest w tych traktatach, bo oni to wszystko... oni to wszystko zmieniają poprzez CUE. Oni chcą znaleźć taki sposób, taki wytrych poprzez CUE, że no tam w traktacie nie można, ale sędziowie uznają, że jednak można, bo coś tam. To tak zawsze jest robione. Ale jest jeszcze kilka takich twardych zapisanych kompetencji w traktatach, które mówią o tym, że no bez zgody Polski nie da się czegoś zrobić. Na przykład, jeżeli chodzi o politykę podatkową, nie da się zrobić, politykę zagraniczną, musi być jednomyślność, prawda, bezpieczeństwo, takie rzeczy. Musi być jednomyślność. Czyli Niemcy jak coś chcą zrobić, nie mogą zrobić, póki Polska się na to nie zgodzi. W skrócie mówiąc, tak? Dlatego kanclerz Scholz powiedział w Pradze powiedział tak, że co? Chcecie rozszerzenia, proszę bardzo, ale likwidujemy weto. To znaczy, co to oznacza? No to oznacza, że praktycznie Polsce będzie można narzucić już wszystko bez jej zgody. Wszystko będzie można narzucić Polsce. I ja, proszę Państwa, ja nie jestem w stanie, ja jestem tak często oburzony tym, to jest wreszcie niesamowite, że no po prostu krok po kroku likwiduje się polską suwerenność, jak mówi Wittgenstein, niepodległość, a mało kto jest tym oburzony. No co się z nami dzieje? Znaczy, to jest tak, że nawet klasa polityczna, ciężko znaleźć kogoś w klasie politycznej, kto jest oburzony, elity polskie, kulturalne, tam uniwersyteckie i tak dalej, przychodzą na tym do porządku dziennego. No wszyscy chcą być tą nogą w słonie, albo myślą, że to jakoś będzie. Ja nie wiem, nie potrafię tego, no przypomina mi to czasy saskie trochę, prawda? No niestety, muszę tak to powiedzieć, czasy saskie, kiedy no to też notabene, jeszcze raz powiem, Wittgenstein to napisał, tak? Kiedy pamiętacie Państwo, gest Reitana był wykonywany. Dlaczego był gest Reitana wykonywany? Na czym on polegał? Część z Państwa to zna z historii na pewno. Na czym polegał gest Reitana? No na tym, że dokonywano rozbioru Polski. Większość posłów tam kiwała głową, bo tamten, prawda? I on mówi, on próbował jakby wstrząsnąć tym całym towarzystwem, prawda? I dopiero po iluś tam latach wszyscy się zorientowali, co tu się tak naprawdę stało. No bo oczywiście było, że będą pieniądze tutaj z Prus, będzie coś tam, będziecie nowocześni, i to wszystko ta sama historia, jakby spojrzeć do tyłu. I to nie jest wszystko, no bo to się znów dzieje, to znaczy to się znów dzieje. Nie, że ja sobie tak gadam, że sobie tam, tylko proszę Państwa, około trzech miesięcy temu ruszyła w ogóle procedura zmiany traktatu. Właśnie w tym kierunku. Artykuł 48 formalnie został uruchomiony. Ja tego dnia nigdy nie zapomnę, bo to pokazuje jakby jak w soczewce, jak wygląda debata publiczna w Polsce. To było około 3 miesiące temu i to była taka historia rzeczywiście śmieszna, bo na pewno Państwo o tym słyszeliście, bo już media o to zadbały, żebyście Państwo o tym usłyszeli, że ja tam gdzieś biegłem z lotniska jakiegoś do Parlamentu Europejskiego, prawda? I nagle się okazało, że jest jakieś głosowanie, szybko robią głosowanie, które dotyczy Polski.
prawda? No to wzywają nas szybko, no to ja nieprzebrany gdzieś tam pobiegłem. Jeszcze i to były takie, i miałem takie spodnie, gdzie mówili, że w dresach tam pobiegłem, prawda? Pamiętacie Państwo, to była taka historia. Problem polega na tym, że, no i wszystkie media były tego pełne, prawda? No i co? Dokładnie tego samego dnia wszczęto procedurę z artykułu 48, tego samego dnia rozpoczynającą procedurę zmiany traktatu, która ma doprowadzić do tego, że Polsce zostanie odebrane prawo weta. Znaczy wszystkim państwom, ale no wiadomo, Polska jest tutaj w wyjątkowej sytuacji, prawda? No bo Polska z samym szacunkiem to nie Słowenia, no rozumiecie państwo. I teraz tak. Wszyscy oczywiście dyskutowali w mediach naszej elity o spodniach, natomiast o artykule 48 poszukajcie państwo, poszukajcie gdzieś informacji. Tego samego dnia, to i to się wydarzyło, co było ważniejsze. Po prostu, ja nie mogę po prostu z tą głupotą w Polsce i to nie dlatego, że mam jakieś takie egocentryczne skłonności, ale po prostu już tego słuchać się nie da. I teraz tak. To państwo jest teoretyczne. I teraz tak. Ostatnie wystąpienie von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej o stanie Unii Europejskiej. Unia jest obiektywnie w kryzysie. Obiektywnie w Europie jest kryzys. Jest kryzys inflacyjny. Kryzys inflacyjny jest spowodowany, państwo czujecie to w portfelach swoich i tak dalej, wszystko drożeje, a tym bardziej czują to polskie firmy, które mają po prostu naprawdę mają bardzo ciężko. Jest to wszystko spowodowane, głównym czynnikiem powodującym inflację jest haniebna niemiecka polityka energetyczna, która doprowadziła do tego, że zmusili wszystkich, żeby kupowali, żeby przestawiali się na gaz. Dlatego, że oni sami chcieli handlowali z Rosją, ci im dawali za niewielkie pieniądze ten gaz, a Niemcy brali marże i zmuszali wszystkich pod względem ekologicznym. Węgiel musicie wykasować, bo jest nieekologiczny, zmuszali nas prawem, żeby kupować gaz. Nagle się okazało, że Rosja im zakręciła gaz, teraz wszystkim brakuje gazu, w związku z tym ceny rosną do góry, no bo jak podaż jest mała, no to ceny po prostu rosną, windują się ogromnie. To się przekłada na inflację, na wszystko, prawda? I przez błędy niemieckie my teraz wszyscy musimy płacić. I teraz tak, i no to jest prosta rzecz, którą można byłoby zrobić. No to jest proste jak drut. Mianowicie, żeby uwolnić, ulżyć wszystkim ludziom. W Polsce, ale w całej w ogóle Unii. Mianowicie, wyciągnąć wnioski z tego, co się stało i na przykład ściągnąć podatek na węgiel. 50% praktycznie tam kosztów wydobycia, tak jak państwo wiecie, to jest kretyński podatek, który nazywa się ETS, którego nie ma praktycznie nigdzie indziej na świecie. Podatek nałożony na węgiel za to, że jest rzekomo nieekologiczny. Wystarczyłoby go skasować, od razu państwa rachunki idą w dół. Prawda? Ideologiczny, nieuzasadniony kompletnie podatek, dlatego że emisja CO2, bo to wszystko chodzi o to, że globalne ocieplenie, emisja CO2 i tak dalej, ale żeby, nawet zakładając, że to wszystko ma sens, no to żeby zmniejszyć tą emisję CO2, to wiecie państwo, jak to działa. Mianowicie, żeby ją zmniejszyć, podkreślam, zakładając, że to w ogóle ta teoria jest prawdziwa, to żeby zmniejszyć emisję CO2, to wszyscy na świecie muszą ją zmniejszać tak samo. Prawda? Czyli rozumiecie państwo, jeżeli na przykład Europa ogromnym wysiłkiem finansowym naszym, że pozabiera, że każdy z nas się dołoży teraz ekstra po 300 zł w swoich rachunkach, prawda? Obniżymy 2% emisji CO2. No ale jeżeli Chiny podniosą 3% emisji, to nie ma żadnego sensu. Rozumiecie państwo? I teraz tak. I słucham wystąpienia, no i oczywiście Chiny ogłosiły, bo zobaczyły te wszystkie idiotyzmy, no to się cieszą po prostu, no co za idioci w tej Europie. I właśnie ogłosili, że tam w sumie w swoim kontencie 300 nowych kopalń otworzą, nie? No to gdzieś się śmieją się z nas, prawda? I teraz tak, no i słucham wystąpienia von der Leyen. No bo jest problem, prawda? W Niemczech też macie problem, wszyscy mamy przez was problem. No i co ona proponuje, żeby to rozwiązać? No jeszcze więcej tego, co było, prawda? Słucham, czy to może ten ETS może by zawiesić, chociaż nie. Nie zejdziemy z tej drogi, jeszcze więcej tej zielonej, szalonej polityki, wiatraki, prawda, i tak dalej. I chodzi teraz, proszę Państwa, o to, żeby to rozumieć. Bo to jest tak. Polska im przeszkadza. Polska im przeszkadza na wielu poziomach. No przeszkadza im też to, że Polska w ogóle tak szybko goni. Jakbyśmy wchodzili do Unii Europejskiej, to Polska tam miała około tam 33%, Polacy średnio zarabiali 33% średniej unijnej, prawda? Dzisiaj Polacy bardzo ciężko pracują, najciężej w Europie, są kreatywni, naprawdę sobie nieźle radzą, mimo tych wszystkich jakby problemów i tak dalej. No dzisiaj jest to już prawie 70%, prawda? Dzisiaj mamy już prawie 70% średniej unijnej, a przewidywania są takie, że gdyby nie te problemy, to bardzo szybko byśmy, to już według niektórych, w zależności od tego, jak się liczy PKB, no to już przegoniliśmy Portugalię, prawda? I teraz tak,
I problem polega na tym, że to dla Niemiec zaczął być problem. No bo oni nie przeznaczyli Polsce miejsca jako równego sobie, który by tam Polska, która miałaby ich dogonić tam za ileś lat, tylko jako, podwykonawców swoich zleceń w różnej formie. I w związku z tym oni wracają do swojego projektu, który został fizycznie napisany w 1915 roku. Jeszcze jak Polski nie było na mapie, przynajmniej formalnie, przez jakiego Neumanna, to był projekt Middle Europy, który zakładał, co zakładał? Ten projekt zakładał, że Polska może i mogłaby sobie istnieć, oczywiście nie taki obszar jak teraz, ale Polska może mogłaby sobie istnieć, tylko byłaby, czyli miałaby formalnie jakąś niepodległość, ale to byłby teren przeznaczony do podprodukcji niemieckiej gospodarki, po prostu, do eksploatacji, wyciskania marży i tak dalej. Jeszcze Polacy tam żyją, i co tam robią, mają, nawet mają swoje państwo, ale eksploatowani ma być te podzespoły dla niemieckiej gospodarki, prawda? Polacy mogą sobie rosnąć, to już wtedy było przewidziane, prawda? Początek XX wieku, Polacy mogą sobie istnieć, rosnąć, ale tylko do pewnego poziomu. Tylko do pewnego poziomu. Wyżej, no i Polacy teraz zaczęli rosnąć, ale wyżej to już nie, więcej to już nie. To my już tutaj się, już nie zgadzamy, Niemcy, prawda, żeby więcej. I teraz tak, proszę Państwa, i my musimy zrozumieć, że są dwie wizje. Znaczy są dwie wizje w tej chwili w Polsce. Jedna wizja to jest taka, że no my mamy być tą nogą słonia, chociaż Niemcy tak naprawdę nogą to może się Sikorskiemu wydaje, ale Niemcy nas przewidzieli co najwyżej rolę paznokcia w tej grze. Natomiast albo my pójdziemy w tym kierunku, albo pójdziemy w drugim kierunku, znaczy uwierzymy, że Polskę stać na coś więcej. No to oczywiście jest droga trudniejsza, wymaga odwagi, no ale tu od nas bardzo wiele zależy. Bo wiecie Państwo, bo tak długo, jak będziemy wybierali, mówię do nas wszystkich, prawda? Tak długo, jak będziemy wybierali ludzi, a my też nie jesteśmy idealni, popełniamy błędy, też wiecie Państwo, ale tak długo, jak będziemy wybierali ludzi, którzy w przeciągu, to jestem w tym Parlamencie Europejskim, no to widzę, czym zajmują się polscy europosłowie z opozycji. No zajmują się tylko tym, jak rezolucję tutaj napisać, żeby w Polskę uderzyć. No to albo jak im pieniądze zabrać. Jak już się udało jakoś wynegocjować to KPO, prawda, że te pieniądze ten, to Trzaskowski jakiś zupełnie szczerze powiedział. Nie, to oni się tam, co on powiedział, że to my jeszcze z nimi będziemy rozmawiać, żeby tych pieniędzy nie dostali w domyśle. To my jeszcze z nimi, z Niemcami będziemy rozmawiać, żeby tych pieniędzy nie dostali, prawda? I tak długo, jak my będziemy wybierać takich ludzi, którzy nawet nie ukrywają tego, że oni nie wierzą w to, że Polskę stać na coś samodzielnie, że Polska musi być przedłużeniem niemieckiej polityki, no tak długo Polska nie będzie mogła rozłożyć swoich skrzydeł i polecieć i wykorzystać swojego potencjału. Po prostu. To jest, chcę Państwu powiedzieć, to jest kluczowa rzecz. My musimy też rozumieć, że Niemcy są profesjonalnym państwem i zainwestowały w swoje zasoby, inwestowały od samego początku, jak Polska się uwolniła po transformacji. Inwestowali w swoje zasoby, oni bardzo dobrze wiedzieli, że Polska jest dla nich, z punktu widzenia ich planów, z tej Middle Europy nigdy nie zrezygnowali, to bardzo silnie istnieje, inaczej mogą to nazywać, ale to bardzo silnie istnieje w głowach i umysłach niemieckich elit. I proszę Państwa, oni zainwestowali swoje zasoby. Oni wiedzieli, że w Polsce muszą tworzyć swoje media, znaczy muszą inwestować, żeby mieć swoje media, po to, żeby Polakom mieszały w głowach i pokazywały, że to, co niemieckie, to jest tak naprawdę w waszym interesie, to, co jest w naszym interesie, to jest tak naprawdę w waszym interesie. Inwestowały w swoje partie polityczne. Po prostu chcieli mieć swoje partie polityczne. I jak Państwo wiecie, poprzedniczka Platformy Obywatelskiej, KLD, jak powiedział jeden z jej twórców, Paweł Piskorski, po prostu dostawała pieniądze na utworzenie tej partii z Niemiec, wprost z Niemiec po prostu. I Tusk nigdy temu nie zaprzeczył. Ja nigdy temu nie zaprzeczył. Po prostu partia stworzona z niemieckich pieniędzy. Co więcej, kiedy się Państwo przyjrzycie dokładnie temu, jak oni działali, to znaczy jak Platforma działała, to zobaczycie, że nigdy nie znajdziecie ich realnego, skutecznego działania, które byłoby sprzeczne z interesem Niemiec. Nigdy. Oni po prostu działali tak, jak Niemcy chcieli, a w zamian za to dostawali jakieś tam nagrody, prawda? Medale dostawali, funkcje,
prawda, personalne funkcje dostawali, tu był, no Buzek był przewodniczącym parlamentu, ten był przewodniczącym Rady Europejskiej. Co myśmy z tego mieli, no to to jest jakby całkowicie osobna historia, prawda? Ale ja podawałem Państwu, w mediach gdzieś czytałem niemieckie gazety, które pisały, że oni chcą Tuska, no bo on jest taki fajny, uległy, to w ogóle. Oni, że Niemcy sami mówili, że oni chcą tego Tuska. I chodzi o to, że, proszę Państwa, to trzeba zrozumieć wreszcie. To trzeba wreszcie zrozumieć. Tusk i jego partia to są niemieckie słupy w Polsce, no po prostu. To są niemieckie słupy w Polsce. I to jest tak, że... proszę Państwa, te dwie wizje Państwu mówiłem. Czy jedna wizja ta, że my możemy tam, prawda, czy mamy realizować wszystkie plany niemieckie strategiczne, no i liczyć na to, że Niemcy nam coś sypną ze stołu, prawda, i że to jest jakby jedna wizja, którą oni proponują i uważają, że nic lepszego z nas, nic lepszego tutaj nie będzie. Nie wierzą, że Polska mogłaby samodzielnie prowadzić politykę. Druga to jest ta wizja, że my samodzielnie wyznaczamy swoje cele, jest ciężej, ale walczymy o swoją własną podmiotowość. Nawiązujemy zresztą, chcemy odbudować. Mi bardzo na tym zależy. Ja żałuję, że nie mam więcej czasu z Państwem, ale mi bardzo zależy, bo podczas tych spotkań ja też mówię, podczas tych wszystkich spotkań, one nazywają się Uwierzyć w Polskę, dlatego mówię, że czym moim zdaniem jest polskość. Bo to, co oni robili, to, co niemieckie media razem z nimi robili, ale z Michnikiem, oni to celowo od 89 roku, oni prowadzili akcję, która polegała na tym, żeby Polaków przekonać, żeby w Polakach nigdy się już nie odrodziło to nawiązanie do czasów Wielkiej Rzeczypospolitej. Dlatego, że oni uznali, raz uznali, że to będzie szkodzić i mieli takie jakby słuszne przekonanie, ale dwa też uznali, dlatego, że to będzie powodowało, że oni będą tracili swoje wpływy, które mieli połączenia, już wtedy mieli jakieś połączenia z Niemcami, z niemieckimi think tankami i tak dalej, z mediami, które wtedy, pamiętacie Państwo, no w latach 90. to oni tu mieli, że jeszcze całkiem niedawno, jak myśmy obejmowali władzę w 2015 roku, to 90% mediów rynku lokalnego to były niemieckie media po prostu. No. To jest tak, że oni to po prostu trzymali to wszystko i chodziło o to, że oni pilnowali tego, żeby to się nie urodziło. W związku z tym dlatego, żeby się nie odrodziło. Żeby w nas się nie odrodziło to, żebyśmy nie pamiętali, że byliśmy wielkim narodem, że byliśmy kiedyś najważniejszym narodem na świecie, że byliśmy narodem, który nosi piękne tradycje, wolności, republikanizmu, których Niemcy nigdy nie mieli. Nigdy nie mieli. Oni nas uczą demokracji, proszę Państwa. A kiedy tam była demokracja? No kiedy tam była demokracja? Że im demokrację siłą Amerykanie zaprowadzili. No kiedy tam władzę? I oni nas będą demokracji uczyć? Po prostu, proszę Państwa, Polska, kiedy była wieki, jeden, dwa, trzy, ileś wieków, największym centrum republikanizmu, wolności na świecie. Tu każdy przyjeżdżał do Polski, prawda, w XV, XVI wieku, każdy chciał tutaj żyć, dlatego że nigdzie nie było tyle wolności. Myślę, że to przypadek, że akurat Żydzi znaleźli tutaj swoje miejsce, wszędzie indziej byli gonieni, a tutaj było, bo tu była prawdziwa wolność, tolerancja, najlepsze wojsko na świecie mieliśmy. I oni właśnie pilnowali tego, żeby w Polakach nigdy się to nie odrodziło. Chociaż ja jestem przekonany, że to gdzieś nas bardzo głęboko istnieje. Ale pilnowali, żeby to się nigdy... Zawsze był ten minimalizm i oni mówili, że nie wracajcie do naszej kultury, do swoich jakby wzorców kulturowych. Tam Sienkiewicza, Słowackiego zwalczali, prawda, ten bardzo... Herberta to zwalczali. Tylko żebyśmy kopiowali to, co z Zachodu. Żebyśmy tylko tak, serokopiarka, to co tam przychodzi, my po prostu podbijamy. I to jest dla nas jedyna droga. Oni tego bardzo mocno pilnowali. Pilnowali tego z tych powodów, o których Państwu mówię. Ale teraz trzeba sobie zadać pytanie, która droga była skuteczniejsza. No bo oni rządzili jednak przez większość czasu w III Rzeczypospolitej, prawda? Polska się rozwijała, też trudno, żeby się nie rozwijała, skoro wyszliśmy wreszcie na te kajdany ściągnięte po prostu tylu dekadach. Ale w czasach pierwszych naszych rządów, 2005-2007, no wzrost gospodarczy czasem sięgał 8%, to był chyba najwyższy tam w III RP, to możecie Państwo sprawdzić, tam były tylko chyba jakieś wyjątki, gdzie były wyższe. Teraz w latach 2015-2002 to Polska najszybciej goni, to są dane też Banku Światowego i tak dalej, Polska jest z państwem, które jest jednym z najlepiej rozwijających się w ogóle na świecie, właśnie dlatego, że prowadzi suwerenną politykę, nie taką, jakby Niemcy chcieli. I podam Państwu też kilka liczb, żeby to uwiarygodnić, bo
To jest tak. PKB polskie. W 2015 roku, kiedy Platforma oddawała władzę, według Banku Światowego wynosiło 477 miliardów dolarów. W 2021 już 674 miliardy dolarów. PKB na osobę, według GUS-u. Jak Platforma oddawała władzę, to było 46 792 w 2020 roku. Teraz jest więcej, on to z 2020 roku było już 66 808. O, Polska, przepraszam, średniej unijnej, polskie PKB, średniej unijnej, nawet źle Państwu powiedziałem, że w 2021 mieliśmy 76,9% średniej unijnej. Już tyle mieliśmy w Polsce, wyprzedziliśmy przez te lata, no Grecję oczywiście, Portugalię, Słowację, Węgry. Nominalnie zajęliśmy w 2021 roku, nominalnie zajęliśmy już, awansowaliśmy i zajęliśmy już 23 miejsce na świecie, jeżeli chodzi o gospodarkę, a przewiduje się, że w 2022 roku zajmiemy 22, prześcigając Turcję. Bezrobocie w 2015 roku wynosiło 7,5%, a w 2021 wynosi 3,4%. Budżety Polski. Kiedy Platforma oddawała władzę w 2015 roku, 289 miliardów, jeżeli chodzi o dochody. W 2021 było już prawie 500 miliardów, jeżeli chodzi o dochody budżetu. Wydatki. Jak Platforma oddawała władzę w 2015 roku, było 331 miliardów. W 2021 521 miliardów. Najniższa krajowa w 2015 wynosiła 1750, w 2022 wynosi ponad 3000. I tak dalej można by było wymieniać, jak Polska goni Europę, kiedy prowadzi politykę suwerenną. Kiedy chce być suwerenna, kiedy samodzielnie chcemy o sobie decydować. I wiemy, że warto o sobie decydować. To, proszę Państwa, pokazuje, jak ta wizja suwerenności, jaką przewagę daje w stosunku do tych wizji związanych rąk, którą oni nam w tej chwili chcą zaproponować. Oczywiście otwarte pozostaje pytanie, ile Polska mogłaby zrobić, gdybyśmy na przykład z prawie 60 polityków w Parlamencie Europejskim z Polski, których mamy, 30 by nie pracowało na rzecz Niemiec. No to jest, czyli tak, Polska ma prawie 60 posłów do Parlamentu Europejskiego z Polski i tych 30 z Polski pracuje na rzecz Niemiec. No to tak, wiecie Państwo, no to się nie da za daleko zajechać. No bo oczywiście mają swoje prywatne gratyfikacje, bo są tam przewodniczącymi niektórych komisji, bo mają tam szansę, bo tam Sikorski został tam przewodniczącym delegacji do Stanów Zjednoczonych i się cieszy, prawda? I to jest tak, ale w międzyczasie 40 razy przegłosowali rezolucję, żeby Polsce zablokować pieniądze, czyli sankcje większe dla Polski niż dla Rosji. Bo taka jest prawda. To też trzeba wszystkim mówić. Że Unia zastosowała wobec Polski większe sankcje niż wobec Rosji. No i proszę Państwa, i to jest tak, że ja też często mówię, bo to jest niesamowite, jak historia zatacza koło. Jak u nas są po prostu uparci niektórzy ludzie, żeby nie chcieć uczyć się z tej historii. Albo udawać, że tam wcale nie ma dobrych rozwiązań, prawda? To z Cycerona, że historia jest nauczycielką życia. Bardzo mądre do dzisiaj uważam, że niezwykle istotne. Podam Państwu przykład. W XVIII wieku, kiedy Polska chyliła się ku upadkowi, wobec Polski zorganizowano taką akcję w całej Europie, mianowicie elity oświeceniowe z twarzą, najważniejszą twarzą oświecenia, Wolterem, podjęły akcję ośmieszania Polski, to znaczy pokazywania, że to Polska katolicka za ścianek nie goni Europy i to w ogóle łamie wolność, tam było najwięcej wolności i tak dalej. Ale jak się tak to czyta, proszę Państwa, to było przecież w XVIII wieku, ale podjęli całą po prostu akcję. Po latach się oczywiście okazało, że ten Wolter, prawda, to oczywiście finansowała go caryca Katarzyna, a jeszcze Fryderyk tam dołożył pruski, żeby polski wizerunek oczerniać za granicą. No i no minęło tyle lat, prawda, i dzisiaj no, widać to mechanizmy dokładnie te same. Znaczy, to te same. Też robią celowo, mówią, że w Polsce nie ma praworządności, w Polsce nie ma demokracji. Demokraci się znaleźli. Ja nie wiem, czy Państwo słyszeliście, ale dzisiaj jest wypowiedź notabene pani przewodniczącej Komisji Europejskiej von der Leyen, ponieważ w niedzielę są wybory we Włoszech.
Tak się składa, że we Włoszech prowadzi formacja, z którą jesteśmy razem w grupie politycznej i wiele wskazuje na to, że wygra wybory. No i zapytano, co w takim razie, jak ta prawica tam wygra wybory? No to ona odpowiedziała, że no to w takim razie to trzeba będzie zastosować siłę, czyli narzędzia takie jak w stosunku do Polski. Czy Węgier, prawda? Czyli co? Czyli tak. Czyli jeżeli demokracja zdecyduje nie tak, jakby chcieli urzędnicy nie wybierani przez nikogo europejscy, no to wtedy co ogłoszą? Że wtedy nie ma tam demokracji. Bo proszę Państwa, bo to jest charakterystyczne dla lewicy, bo dwa tygodnie temu w Szwecji z kolei też wygrała partia, formację, koalicja prawicowa, która też jest z nami w grupie. I w pierwszy dzień po tym zwycięstwie co ogłosiła liderka tamtejszej opozycji? Że w Szwecji nie ma demokracji. To jest tam. Czyli demokracja jest tylko wtedy, kiedy oni wygrywają, prawda? Oni tak sobie zmieniają pojęcia sobie tam. I to samo robił Voltaire z pełną premedytacją wtedy za pieniądze. I to samo dzisiaj robi, mimo że bez wątpienia był wybitnym człowiekiem, filozofem. Może się zgadzać lub nie, ale bez wątpienia był wybitnym człowiekiem. I tak samo jak dzisiaj, przecież w Europie mamy też wiele wybitnych postaci, które po prostu kłamią z premedytacją na temat Polski. No bo Soros działa, płaci różnym ludziom i tak dalej. A niektórzy to z głupoty robią po prostu. A niektórzy dlatego, że nienawidzą wszystkiego, co konserwatywne, walczą z religią i tak dalej. Różne mają motywacje. Ale generalnie sposób działania, jak Państwo widzicie, tyle lat minęło, jest taki sam. Co więcej, ja chcę Państwu pokazać inne podobieństwo. I też wrócę do tego XVIII wieku. Mianowicie w XVIII wieku, kiedy Polska, bo to warto wyciągać z tego wnioski, kiedy Polska chyliła się ku upadkowi, mimo że to jest też ciekawa analogia, chcę Państwu powiedzieć. Ciekawa analogia, dlatego że tam było takie powiedzenie w Polsce, prawda, że za króla Sasa pij tam jest, pij, popuszczaj pasa, właśnie. I wielu Polaków wtedy z częścią naszych elit było naprawdę szczęśliwe, bo Polska się tam rozwijała, znalazła nowe rynki zbytu, akurat wojny nas wtedy omijały. Rozwój jest, no to, że odbierają nam suwerenność, no to co? Prawda? Jest rozwój, wszyscy są szczęśliwi, elity były szczęśliwe i tak dalej. Tylko do czego to doprowadziło? No bo to wiadomo, że to zaczyna się od tego, ale do czego to doprowadziło? I teraz tak, mamy ten wspomniany XVIII wiek i mamy 1720 rok, czyli mamy porozumienie poczdamskie. To jest porozumienie, proszę Państwa, bardzo mało znane, ale ja celowo je tutaj próbuję wszędzie przypomnieć. To było porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy Prusami a Rosją. I porozumienie ciche, z tajnym protokołem, polegało na tym, że Polska sobie może istnieć, ale pilnujemy, żeby tam był bałagan ustrojowy. Wprost napisali, że będziemy pilnować, żeby Polska nigdy nie mogła się zreformować, nie mogła na przykład zlikwidować liberum veto. I to był taki tajny protokół, który potem ten protokół narzucono innym też państwom, jak Polska próbowała. Był taki moment, nawet trzeba powiedzieć, że ten nasz nieszczęsny August Sas nawet miał taki dobry moment, kiedy z Habsburgami próbował zbudować koalicję, żeby tam Polskę wyciągnąć z tych zależności, ale oni to szybko zrozumieli i narzucili pozostałym innym państwom, narzucili również ten sam protokół, że wszyscy będą teraz pilnować, żeby Polska nie mogła się zreformować ustrojowo, dlatego że my chcemy chaosu ustrojowego w Polsce. To jest coś, czego będziemy teraz pilnować. I podpisali dokument zupełnie jasno w tej sprawie. I to było, proszę Państwa, pierwsza połowa XVIII wieku, tak? No i wracamy, dzisiaj mamy rok 2022. I słyszymy, że w Polsce nie ma praworządności i w kamieniach milowych co oni nam narzucają? Narzucają nam na przykład to, że w Polsce trzeba pilnować, żeby sędziowie jedni mogli podważać status innych sędziów. Proszę Państwa, nigdzie czegoś takiego nie ma, nigdzie czegoś takiego w Europie nie ma, no bo Państwo rozumiecie, że podważanie, jeżeli jeden sędzia może podważać status innego sędziego, to też znaczy, że wszystkie wyroki wydane przez tych sędziów, powołanych na przykład za naszych czasów, też można podważać. Tak się akurat składa, że takich sędziów, którzy przeszli przez KRS za czasów naszych rządów, z 10 tysięcy wszystkich sędziów w Polsce jest już ponad 2 tysiące. Wyroków wydali już kilka milionów. No to rozumiecie Państwo, że jeżeli w Polsce za chwilę będzie można, no bo jeżeli można podważyć sędziego, no to można podważyć jego wyrok. A myślicie Państwo, że prawnicy z tego nie skorzystają, jeżeli na przykład jakiś wyrok jest niekorzystny, to nie będą tego podważać, a ci w procesach karnych, przestępcy i tak dalej, nie będą z tego korzystać? No będą, prawda? Ale co to będzie oznaczało? Chaos ustrojowy. I anarchię. Anarchię i chaos ustrojowy, który zresztą już sędziowie jakby już konsekwentnie wykorzystują, prawda? Czyli co oni robią? Oni, proszę Państwa,
konsekwentnie stosują dokładnie te same kalki, które stosowali tam 300 lat temu. Wtedy też się umówili, że będą pilnować, żeby w Polsce był bałagan ustrojowy, żeby Polska nie mogła się zreformować. Ważną częścią wtedy reform był też wymiar sprawiedliwości. Żebyście w Konstytucji 3 maja również był ten, prawda? I co? No i dzisiaj mija tyle lat i robią dokładnie to samo. Robią dokładnie to samo. I do tego wszystkiego oczywiście wykorzystują polskie elity, które im bardzo wiernie służą, zamiast służyć polskiemu państwu. Bo dostają tego gratyfikację. No dzisiaj ci sędziowie, którzy dostają, ci sędziowie, którzy to po prostu robią, czyli z premedytacją, proszę państwa, że to wszystko jest taka bezczelność, proszę państwa, wiecie, co w tym chodzi. Przecież to jest prosta rzecz. Oni mówią, oni twierdzą, że w Polsce, bo wiecie państwo, jakby na czym polega to, że w Polsce rzekomo brakuje praworządności. Wiecie, na czym polega ten cały trik? Oni twierdzą, że KRS, czyli Krajowa Rada Sądownictwa, która powołuje kolejnych sędziów, w skrócie państwu to powiem, żebyście państwo wszyscy wiedzieli, bo jest już może takie zamieszanie, nikt tego nie wie. Krajowa Rada Sądownictwa liczy według Konstytucji 25 członków. 15 z nich, czyli większość, jest sędziami. Czyli to jest ta decydująca większość, która zawsze decyduje, kto jest sędzią. Do tej pory, przed naszymi rządami, w Polsce było tak, że tych 15 sędziów wybierali sami sędziowie tylko z najwyższych sądów. Czyli sami sędziowie tylko decydowali o tym, kto jest sędzią i tak dalej. Prawda? Jest to absolutnie niezgodne z trójpodziałem władzy, dlatego że w ogóle każda władza musi pochodzić od ludzi. Tam nie było nawet cząstki pośredniego organu, którego wybieraliby ludzie. Oni sami siebie po prostu wybierali. W związku z tym zdecydowaliśmy, że wprowadzamy system dokładnie taki, jak jest w większości, czy w dużej części państw europejskich, idealnie jak w Hiszpanii, że tych 15 sędziów, dalej sędziów, ale będą wybierać przedstawiciele wybrani przez ludzi. To znaczy będą wybierać posłowie, ale dalej sędziów, prawda? Zresztą większością 3/5 głosów. Czyli jakby większą niż jakby ma Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica. I teraz oni twierdzą, że wszyscy wybrani przez taki KRS nie są sędziami. Czyli jak sędziowie sami siebie wybierali, to byli sędziami, a teraz jak wybierają poprzez przedstawicieli państwa narodu, to już nie są sędziami. I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że sędziami są ci, których Jaruzelski wybierał, przez Radę Państwową, i oni wszyscy są sędziami. Natomiast ci, którzy demokratycznie wybrana władza dwukrotnie z najwyższym wynikiem w historii III RP wybrała, to już nie są sędziami. To oni już nie są sędziami. I po prostu jest banda głupców w Polsce, która temu przyklaskuje, a nie ci siedzą i się patrzą, nie? Jakby tutaj sobie sami niszczymy ustrój, jak się osłabiamy. No bo wiecie państwo, jak za chwilę będzie tak, że każdy wyrok w Polsce można podważyć, no to kto tu będzie chciał inwestować? No i w czyim to jest interesie? W czyim to jest interesie, żeby coś takiego z Polski zrobić? No niestety, no też w ramach naszego obozu są też ludzie, którzy po prostu, no też muszę to powiedzieć, ale nie będę tego zgłębiał, no bo to nie ma w tej chwili sensu, którzy też nie rozumieją wagi problemu, niestety. Dlatego ja już czasem już nie mam siły do tego. Też nie rozumieją wagi problemu. Z panem prezydentem na czele. Niestety. I to jest tak, że proszę państwa, dla mnie jest ważne tylko to, żeby... Bo to jest tak, Polska dalej ma ogromny potencjał. Dalej jest w stanie, co więcej, nie tylko Polska ma dalej ogromny potencjał, ale ja wierzę w to, że Polska ma swoją misję wyjątkową w Europie. Bo zawsze miała. Polacy są po prostu inni. Są inni. Jesteśmy, to dzisiaj widać najlepiej jakby podczas wojny na Ukrainie. Jesteśmy inni od Rosji? Jesteśmy lepsi? No jesteśmy lepsi. Jesteśmy inni od Niemiec czy od Francji? Jesteśmy lepsi? Oni uważają, że nie, ale ja uważam, że tak. I to jest po prostu nasza misja. Nie byłoby dzisiaj Ukrainy, gdyby nie Polska. I to jest tak, że to jest też wyjątkowy ten element polskości. No bo nie ma. Nie ma jak dostarczyć sprzętu, nie ma jak pomóc i tak dalej. Nie ma jak bez tego, żeby ci żołnierze wiedzieli, że ich żony i dzieci są tu bezpieczne w Polsce, też się inaczej walczy. Jest ileś takich rzeczy, które sprawiają, że no bez Polski to wszystko wyglądałoby dzisiaj całkowicie bez Polski wyglądałoby inaczej. My mamy swoją misję, jesteśmy inni. Dlatego, że jak zapytano Niemców, to widać w tamtych sondażach, czy byliby w stanie coś tam poświęcić ze swojej, po prostu najbogatsi są w Europie, prawda? Coś tam poświęcić, żeby pomóc Ukrainie. A widząc już, co tam się dzieje, bo my znamy te zdjęcia z Katynia i tak dalej, widząc, co tam się dzieje, to niespecjalnie. Żeby tam latte, Audi swoje, niespecjalnie. A Polacy, mimo że co? Dużo biedniejsi, to ledwo wojna się zaczęła, jeszcze rząd się nie zorganizował dobrze, to Polacy już tam stali na granicy i pomagali Ukraińcom, tak? No bo to jest element polskości. Dlatego to jest coś, co nas wyróżnia. A oni nam ciągle też próbują powiedzieć, że nie, no my się niczym nie różnimy, my jesteśmy tacy jak ten Zachód. No nie jesteśmy. Nie jesteśmy. I co więcej, uważam, że powinniśmy być z tego dumni. Powinniśmy być z tego dumni. No i co, proszę państwa, to dużo, dużo można byłoby mówić, bo to wiecie, ja się zwykle rozgadałem, ale
ale po prostu dążę do czego dążę? Dążę do tego, że wierzę w to, że opcja propolska, nie proniemiecka, może kolejny raz wygrać te wybory, ale jest bardzo ciężko. Trzeba przekonywać ludzi, że oczywiście my nie... Trzeba też szczerze rozmawiać. No my nie jesteśmy idealni, też popełniamy ogromną ilość błędów, ale jesteśmy opcją polską, a tamto to jest opcja niemiecka, no po prostu. A tamto, co niemieckie, no po prostu będzie dla Polski gorsze. Wbrew temu i cokolwiek oni by tam opowiadali, mówili, po prostu będzie gorsze. I jesteśmy w kluczowym momencie, rozgrywa się teraz naprawdę bitwa, nie tylko kształt i przyszłość Polski, bo mówię, że na stole leży polska suwerenność, a być może niepodległość, to już jest kwestia jakby definicji, jak to nazwiemy. Według tej definicji, o której ja Państwu mówiłem, podległość, to przynajmniej tak, ale na pewno suwerenność, to na stole w tej chwili leży, no i wszystko w naszych rękach, no w rękach Polaków, dlatego jeżdżę i chciałem, żebyście Państwo byli uprzejmi wziąć to pod rozwagę. To dziękuję uprzejmie. Tak. Ja będę podchodził z mikrofonem, bo prowadzimy transmisję i żeby było słychać, to musimy do mikrofonu. Nie wiem, z tej strony jest ktoś chętny do zadania pytania? Tutaj. Zaczniemy później na drugą stronę. Ja mam jedno takie pytanie, ale to już ogółem, bo to było poruszany ten temat. Ale my jako Polacy, my tutaj, którzy jesteśmy, mamy taką mentalność, rzeczywiście nieraz jesteśmy tak jakby za słabi, żeby pokazać większość. Ale w Parlamencie Europejskim powinna być, jak to się mówi, jedność. Polak zawsze będzie Polakiem. Powinna być, ale... Widzimy chyba wszyscy, że obecnie centrum, ja mówię o scenie politycznej europejskiej, przesunęło się zdecydowanie w lewo, tak? Czyli powiedzmy przeciętny konserwatysta to dzisiaj jest już faszystą, ksenofobem itd. itp. I jak pan to widzi, czy jest to spowodowane tym, że tamte społeczeństwa nie mają takich doświadczeń z komunizmem jak my, czy po prostu idą na to jakieś odpowiednie pieniądze? Ja mam takie pytanie do Roman Sarnowski odnośnie panie pośle Solidarnej Polski czy Solidarna Polska, właśnie o tym co pan europoseł powiedział, że wśród naszych szeregów nawet są ludzie, którzy już się sprzeniewierzyli temu co mówili w wyborach, przed wyborami i nie reprezentują już ogółu. Czy Solidarna Polska ma pomysł na to, żeby wystawić swoje drużyny w wyborach samorządowych, żeby od dołu to drgnęło wszystko, a nie stało w miejscu? Czy jest na to pomysł i czy włączy się aktywnie Solidarna Polska do tego, żeby odbudować polski samorząd? Żeby on był sprawny, nawet jeżeli będzie samorząd w opozycji, ale żeby robił i istniał, a nie był tylko atrapą samorządu prawicowego. Ktoś jeszcze ma pytanie jakieś do pana europosła? Tam po drugiej stronie, tak? To będzie ostatnie pytanie, tak? Czy ktoś jeszcze? Z przodu jeszcze pan, dobra. To będą dwa pytania jeszcze. Ja nie muszę mikrofonu. Nie, z przodu jest. Mi się wydaje, panie europośle, że Partię Zielonych to w głównej mierze finansuje Putin. No to się tak zdarza. Ja tylko może nie tyle pytanie, panie europośle, bo kilka dni temu odbyła się konferencja w Rzeszowie na Politechnice, gdzie pan miał z Brukseli wystąpienie, byłem słuchaczem, miałem tam swoje wystąpienie. To powiem tylko tyle, że po pana wystąpieniu, bo jeszcze był poseł Żońca, który miał wystąpienie, wraz z profesorami w kuluarach, żeśmy rozmawiali na temat, bo to chodzi o OZE i tak dalej, to Towarzystwo Wzajemnej Adoracji powiedziało tak. Patryk, jaki ma rację? Mówi, tylko jak to powiedzieć? Mówi, inny mówi. No naprawdę, on powiedział prawdę wszystko. Takie są fakty. I mam prośbę taką w imieniu mojego kolegi z Holandii, pana dziennikarza śledczego Wima Fischera, prosił, żeby przekazać panu kopertę z listem w języku polskim. To jest wizytówka do kontaktu, żeby pan miał czas i to przeczytał. Dziękuję. Proszę bardzo.
tam jak praworządność wygląda w Polsce, w Holandii. Panie pośle, ja mam pytanie, myślę takie nurtujące chyba większość. Jak sprawić, żeby młodzi ludzie przejrzeli na oczy, żeby zaczęli dostrzegać, gdzie jest potencjalne ryzyko, niebezpieczeństwo, a gdzie jest szansa? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? I Semper Fideis chyba chcieli zabrać też głos, zaprosić. Tylko dwa słowa jeszcze. Ja na koniec pana posła chciałem zaprosić w imieniu naszego stowarzyszenia na złożenie tutaj obok, tyle mówimy o Polsce, o zbrodniach niemieckich. Tutaj obok jest miejsce, właśnie przy tym budynku jest pomnik, gdzie Niemcy zamordowali 10 grudziądzan. Mamy wiązankę i znicze i byśmy prosili, żeby pan poseł z nami złożył tam wspólnie wiązankę i upamiętnił rodaków. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy. To tutaj, to dziękuję bardzo za te pytania, proszę Państwa. Czyli tak, po kolei. Jeżeli chodzi o to, żeby w parlamencie powinna być jedność pomiędzy polskimi posłami i chcę, żebyście Państwo też wiedzieli, no bo teraz już mogę Państwu powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością, że to, jak polska opozycja postępuje wobec własnego kraju, że nikt inny tak nie robi. Nikt. Znaczy to w ogóle, nigdzie, to w ogóle... Ja mam takie doświadczenie, że przecież ja siedzę obok kolegów od Le Pen, tutaj po prawej stronie mamy z Voxu, jak była kwestia żółtych kamizelek, że mówię, wy jesteście do tych ludzi z Le Pen, mówię, przecież wy jesteście w opozycji, przecież tego Macrona po prostu to aż ten, nie, to by nas ludzie nie wybrali we Francji, nie we własne państwo. Że mówię tym z Voxu, mówię, że tam 2000 sędziów napisało przecież list do Parlamentu Europejskiego, gdzie pisze, że tam nie ma praworządności w Hiszpanii. To pisze list. Ja mówię, no to aż się prosi, jesteście w opozycji głębokiej, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Ta sama odpowiedź. No nie, no my we własny kraj, to nie. Ale przyjeżdżają Polacy tam z tymi Sikorskimi, Halickimi na czele i tak dalej i pierwsze co myślą, jak tutaj dołożyć po prostu. No bo to jest... To są lewaki. To jest... Chodzi o to, proszę Państwa, żeby ich nie wybierać. No bo chodzi o to, no nie chcecie nas, proszę bardzo, ale wybierzcie chociaż ludzi, którym na Polsce zależy. No to o to chodzi. To trzeba przekazywać, żeby w tak ciężkiej sytuacji, w której dzisiaj jest Polska, czyli mamy te problemy z inflacją, przez Niemcy notabene, tak jak mówiłem, tłumaczyłem dlaczego. Mamy przecież tylu Ukraińców, których pomagamy, przecież też nas to wszystkich kosztuje, przecież to państwo kosztuje. No przecież te pieniądze, i żeby blokować pomoc w takiej sytuacji, tylko po to, żeby zdobyć władzę. No to co jeszcze więcej trzeba? No co oni jeszcze muszą więcej pokazać? To jest to. I teraz tak, bo do tego pytania jeszcze wrócę. Czym jest spowodowane to, że Zachód skręcił w stronę w lewą? I młodzi ludzie, co zrobić? To na koniec. Czy Solidarna Polska, wybory samorządowe? No myślę, że jeżeli Państwo jakby uznacie, tutaj lokalnych przedstawicieli trzeba pytać, jeżeli Państwo uznacie, że w jakimś momencie jest to lepszy sposób, czasem jest lepszy sposób, żeby odsunąć jakiś układ lokalny od władzy i na przykład z PiS-em potem koalicję zrobić, to może i to jest, ale tu musicie samodzielnie decydować, bo ja tutaj nie znam tych lokalnych możliwości. Zieloni finansowani z Putina, no jest wiele zielonych organizacji, które są finansowane z Putina, które jest teraz udowodnione, to nie żadna tajemnica przecież w tej chwili. Jeżeli chodzi o to pana uwagę z Rzeszowa, no to dziękuję, no bo ja rzeczywiście walczę z tymi wszystkimi głupotami zielonymi, no bo to... Tak. Oczywiście to człowiek jest poddany ostracyzmowi, że jest nienowoczesny, że tam coś, tam młodzieżowy strajk klimatyczny i tam w ogóle jakieś takie rzeczy, prawda? Natomiast to jest proste pytanie jak drut. No to skoro to tak jest wszystko potrzebne i tak jest wszystko ważne i jest najważniejsze dzisiaj, no to w takim razie, skoro Niemcy i Holendrzy mają najwięcej tych wszystkich wiatraków i tak dalej, to dlaczego się boją, że im na zimę będą w stanie domy swoje ogrzać? To dlaczego? Dokładnie. No to są, wiecie Państwo, to są proste pytania. Dlatego, że po prostu, no, dlatego, że jeżeli ktoś myśli, no to wie, że wiatraki się kręcą tylko jak jest wiatr, a fotowoltaika to no, działa tylko jak jest słońce, a słońce nie zawsze jest, a nie ma w tej chwili baterii, które dłużej to jedno i drugie przetrzymają, no to jest proste jak drut, no, ale to nie do wszystkich widać trafia, no. Że są stabilne i niestabilne źródła energii, no, ale to nie trzeba być Einsteinem, żeby to... Natomiast jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o to pytanie dotyczące temu, dlaczego Zachód taki jest,
To teraz jak byłem w Toruniu, to godzinę na ten temat opowiadałem. Jeżeli Państwo bylibyście chętni, to będzie to wszystko na YouTubie, to jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to bardzo serdecznie polecam, no bo nie chciałem mówić tego samego, co mówiłem w Toruniu. Ale w dużym skrócie polega to na tym, że po pierwsze lewica to już od 1968 roku, czyli od czasu rewolucji seksualnej, tak zwanej, ale kulturowej, jak to inaczej można nazwać, prowadzi taką świadomą politykę. Częścią tej polityki jest tak zwany marsz przez instytucje. To też Państwo możecie, nawet z Państwa nie wiem, poczytać, na czym to dokładnie polega. Ale oni mają kilka celów. Jeden cel to jest wmówić ludziom, ja sobie te najważniejsze Państwu wymienię, bo nie mamy czasu, bo tak jak mówię, to ponad godzinę trwa. Natomiast pierwszy cel jest taki: wmawiać ludziom, że władza są tylko oni, ale w tym sensie, że władza jest tylko świecka, że nie ma już czegoś takiego jak sakrum i profanum. Jednym słowem, oni walczą z tym, ogromne pieniądze przeznaczają na to, żeby powiedzieć, że nie ma Boga, Bóg umarł, nie ma Boga. I robią to celowo. Dlaczego? Dlatego, że robią to, proszę Państwa, dlatego, to już Machiavelli o tym uczył, jak to być dobrym księciem, dlatego, że on wskazywał na to, że jeżeli jest jakaś inna władza duchowa, którą ludzie słuchają, no to znaczy, że w jakiejś sprawie nas nie słuchają. I to znaczy, że nie da się nimi manipulować. To znaczy, że to jest niedobrze dla króla. No to jednak w takim razie lepiej zwalczyć taką władzę jakąś inną i mówić ludziom, że to nie ma Boga, dlatego że nam się wtedy będzie skuteczniej rządziło. I tyle. I proszę Państwa, i to myślicie, że do dzisiaj nie działa? Drugi powód jest taki, że jeżeli jest grupa ludzi, która wierzy w to, że Bóg istnieje, praktykuje wiarę, i wie, że są pewne uniwersalne prawa, których nie da się naruszyć. Takie na przykład jak dekalog. Ponadczasowe, uniwersalne. To co to oznacza? No to oznacza, że jest to problem dla władzy świeckiej. W związku z tym, że oni nie są w stanie zmienić wszystkiego. Oni nie są w stanie dostosować, teraz uchwalić takich praw, które by zawsze im były na rękę, bo są pewne prawa, które są niezmienialne. I to dla nich jest też źle. Dlatego będą zwalczać Boga. Dlatego ich pierwszym celem jest to, zupełnie cynicznie to robią, zupełnie cynicznie z tych powodów, o których Państwu mówię. To jest pierwszy powód, czyli że władza jest tylko świecka, nie ma żadnej innej władzy, nie ma żadnej transcendencji. Drugi powód, drugi ich cel, jaki mają, to jest, proszę Państwa, chcą pokazać, że celem życia jest przyjemność. Celem życia jest przyjemność, która się objawia w trzech formach. Tego nauczają dzieci, młodzież, to robią od lat. Bo Pan pytał, dlaczego jest tak na Zachodzie. To, co na Zachód przeszedł ileś tam lat temu, to teraz próbują robić to w Polsce. Niestety skutecznie w młodym pokoleniu, prawda? Oni próbują to robić w Polsce. Zresztą słyszeliście Państwo, część z Państwa może słyszała tam na kampusie u Czaskowskiego, mówili, że teraz musimy do przedszkoli wchodzić, prawda? Już do przedszkoli, do szkół, oni się tam wszędzie pchają. I chodzi o to, że celem życia, oni próbują wmówić młodym ludziom, że celem życia jest przyjemność rozumiana przez trzy rzeczy. Mianowicie pieniądze, seks i konsumpcja. To są takie nowe bożki, prawda? Dlaczego? Dlaczego oni to robią? Oni to robią, proszę Państwa, dlatego, że po pierwsze, oni dobrze rozumieją, że jeżeli takie są cele, to oni trzymają kurek, oni jako władza, taka czy inna, czy to jest władza korporacyjna, czy w mediach społecznościowych, czy globalizacyjna, czy fizyczna, świecka, to że oni trzymają kurek, którym mogą odkręcać to, co dla ludzi jest najważniejsze, jeżeli chodzi o cel życia. Chcecie więcej seksu? Proszę bardzo, dodamy filmy jeszcze, jeszcze dodamy, prawda? Uzależnimy Was od tego i będziemy Wam jeszcze dokręcać. Albo w kulturze dołożymy, albo zrobimy jakieś kolejne podłe przedstawienie, prawda? Albo coś tam. Oni sobie tego dokręcą, prawda? Tak samo jak pieniądze, znajdą sposób, żeby rozdystrybuować. Natomiast jeżeli celem życia jest to, co my myślimy, że jest, czyli zbawienie, no to pojawia się dla nich problem. No bo pojawia się problem, no bo jeżeli celem życia jest zbawienie, prawda, no to wtedy oznacza, że człowiek będzie zachowywał się według innych zasad, niż oni by chcieli. Tak? Bo moim celem nie jest to, bo ja do grobu nie zabiorę swojej willi z basenem, w której będę miał 7 kochanek, tylko mogę mieć mi to mniejszą, ale chcę mieć na przykład szczęśliwą rodzinę. To jest całkowicie co innego.
to, jest, to nie gra z ich celami. Tylko młodemu człowiekowi oczywiście oni tego nie powiedzą, prawda? A stąd się bierze sojusz tych korporacji z lewicą. Bo jak ktoś zastanawia, skąd się bierze sojusz tych korporacji, że jak tam jest ten marsz LGBT, to wszystkie tam po prostu Apple i tam inne te wszystkie doliny krzemowe, no właśnie stąd się bierze. Dlatego, że oni próbują mówić człowiekowi, że jeżeli celem twojego życia jest konsumpcjonizm, to znaczy, że od rana do wieczora kupować i po prostu weekendy to spędzać w hipermarkecie, prawda, od samego początku do końca, no to jest w to mi graj. To jest właśnie to, czego oni potrzebują. A jeżeli przyjdzie i ksiądz i powie, prawda, no ale to poświęć rodzinie czas w niedzielę. To nie fajne. To tego księdza to trzeba, to pedofilem może jest. To nie działa to tak? No, proszę państwa, no bo pieniędzy będę mniej zarabiał, prawda? I to jest tak, że... I to jest drugi powód, ja to sobie skracał, bo tam państwo możecie posłuchać, bo ja mówię o tym wtorniu. No i trzeci to jest trzeci cel. Dlaczego tak, bo państwo wracam w ciągu tego, dlaczego tak jest na zachodzie? No trzeci cel jest taki, że... oni próbują wmówić ludziom, że wyemancypowanie się od wszystkiego, co było przeszłe, da im szczęście. Na czym to polega? Proszę państwa, polega to na tym, że w skrócie, czyli po pierwsze tak, odcięcie się od tożsamości płciowej. Mianowicie oni próbują powiedzieć dzisiaj, co jest przezabawne, ale oni próbują powiedzieć dzisiaj, że płeć jest warunkowana przez kulturę, a nie przez biologię. Na czym to polega? Polega to na tym, że oni uważają, żeby to było, to na przykład państwo się trochę uśmiechacie jak i ja, natomiast na zachodzie to jest religia, to jest absolutna religia. Czyli oni uważają, że to, że ktoś na przykład jest, że pan jest mężczyzną, a pani jest kobietą, no to oni uważają, że to jest spowodowane tym, że akurat wychowujecie się w opresyjnej katolickiej Polsce, która kulturowo wmówiła, że pani jest kobietą, a pan jest mężczyzną. Bo kulturowo mówili to. Ale gdyby nie taka kultura, to równie dobrze pan mógłby być kobietą, a pani mogłaby być mężczyzną. Bo to nie biologia, tylko kultura to determinuje, prawda? Oni mają takie, co więcej, mają taką swoją opowieść tam, taką swoją Biblię mają, którą napisała Judith Butler. To jest taka ich największa tam autorytet i gwiazda. A w Polsce przedmowę do tej książki napisała nasza noblistka, która oczywiście uważa tak samo, że to, jak oni też mówią, że płeć to jest performatywność, oni tak to nazywają, to się odgrywa płeć, Tylko oczywiście jest ten problem, dlatego że jak jeszcze zaczynałem to czytać, jeszcze pierwszy raz jak to wgłębiałem, to płci było tam, nie wiem, tam 30 chyba, a dzisiaj jest już 256. Dlatego nie wiem, ile za rok będzie, prawda? W każdym razie, tak to w każdym razie wygląda. Tylko że to powoduje bardzo, bardzo praktyczne problemy. Bardzo praktyczne problemy powoduje i to bardzo poważne problemy. Po pierwsze takie, że znajdziecie państwo już historię, takie, że na przykład jakiś tam gwałciciel poszedł do więzienia w Stanach Zjednoczonych, bo to stany tam, niektóre te stany są takie najbardziej progresywne, poszedł gdzieś tam do więzienia za gwałty, no i nagle w więzieniu sobie uznał, że jest kobietą. Prawda? No to ci postępowi więziennicy i rząd tam, no to wsadzili go do celi z kobietami. No i tam te wszystkie kobiety były w ciąży. I się okazało, co więcej, tam w Stanach Zjednoczonych jest pełno takich historii, że na przykład jakiś tam młodzi chłopcy sobie wykombinowali, że na przykład teraz chcieliby w szkole wejść do łazienki kobiecej. No to jaki jest najprostszy sposób? Akurat się czujemy dzisiaj kobietami. Akurat teraz się czuję kobietą, no to w takim razie proszę bardzo, no bo nie będziemy, jesteśmy postępowi, no to proszę bardzo, to pójdziemy sobie do ten, nie? A kobiecy sport. To poczytajcie państwo, co tam się po prostu wtedy wyprawia, jakie historie, jakie dramaty się tam dzieją, jak na przykład pływaczka też amerykańska, notabene, całe życie, prawda, walczyła o to, żeby na igrzyskach całe swoje życie poświęciła, jej rodzice, pieniądze i tak dalej, żeby pojechać na igrzyska, a nagle się okazało, że jakiś facet, który nie mógł się załapać tam do setki najlepszych pływaków, nagle uznał, że jest kobietą i ona nie pojechała na igrzyska, prawda? No i to jest, i mogła płakać, odwoływała się, prawda, do sądów i tak dalej. Nowy, wspaniały świat. To macie państwo, nowy, wspaniały świat. Ale po co to robią wszystko? No po to, że jakby kluczem jest to, żeby człowiekiem zachwiać człowieka tożsamością. Żeby człowiek nie miał już tego punktu zaczepienia, bo takim człowiekiem łatwo się po prostu manipuluje. I jest takich wiele punktów, bo ja tutaj państwu mam wiele punktów, znaczy w ramach tego wyemancypowania się od wszystkiego. Odcięcie od rodziców.
Tego jeszcze Państwu powiem, bo to jest, powiem Państwu, odcięcie się od rodziców. Na czym to polega? Polega to, proszę Państwa, na tym, że jak czyta się książki historyczne Polski, jak to w Polsce kiedyś było, prawda? To zawsze ogromną siłą Polski, zawsze było to, że na przykład dzieci, jak czegoś nie wiedziały, miały jakieś wątpliwości, to szły do rodziców, do dziadków i pytały o swoje doświadczenia. A rodzice to przekazywali, to była mądrość, na tym budowano zbiorową mądrość Polski. To zawsze tak było. A dzisiaj co? Co uczą media dzieci, te najmłodsze? Nie, to rodzice to dziadersi. Oni nic nie wiedzą. I przychodzi taki 15-latek i on wszystko wie, a jego rodzic nic nie wie. No to to jest, oni celowo to robią, celowo, po to, żeby młody człowiek nie miał żadnego odniesienia do przeszłości, dlatego że takim człowiekiem łatwiej manipulować. On myśli, że jest wolny, bo mówi w imię wolności. Ale tak naprawdę jest zniewolony. Zniewolony jest. To Jan Paweł II mówił, tak miał wystąpienie chyba z 78 roku, ale to nie jestem pewna, ale mi się wydaje, w Polsce właśnie, miał wystąpienie takie, nie było mnie na świecie wtedy, ale czytałem. I mówił o tym, że prawdziwą wolność zapewni się człowiekowi dopiero wtedy, kiedy będzie miał pewną świadomość swojego dziedzictwa cywilizacyjnego, tożsamościowego, religijnego, dlatego że wtedy ma aparat pojęciowy, który pozwala mu odróżnić, co jest dobre, a co jest złe. I tylko wtedy jest prawdziwie wolny. Tylko wytłumacz to teraz młodemu człowiekowi, który idzie teraz na marsz, sobie tam jeden czy drugi włoży, dostaje z korporacji pensyjkę, ma flagę LGBT i jest po prostu, i to jest szczęśliwy. Jest szczęśliwy ze swojej. I proszę Państwa, dobrze, bo w każdym razie odcięcie od historii, odcięcie od starej kultury, odcięcie od wiedzy. Ja to rozwijałem w Toruniu, jak Państwo byście chcieli, to odcięcie od moralności. Ale co najważniejsze, proszę Państwa, co do czego mówiłem, mianowicie odcięcie od polskości i od poczucia odrębności. To jest klucz tego całego sporu. I też Państwu polecam, jeżeli będziecie chcieli, bo już nie mamy dzisiaj na to czasu, już jest bardzo późno, ale też Państwu polecam, jeżeli Państwo byście chcieli pod Państwa rozwagę, na moim YouTubie nagrałem taki cały film na temat tego, czym jest polskość. Bardzo Państwu polecam pod rozwagę, dlatego że to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość tego, że my jesteśmy inni, ale dlaczego jesteśmy inni. To jest ponad 1000 lat inności, która powodowała, która dalej powoduje, że polskość to jest coś, z czego my akurat możemy być dumni. No my akurat ludzi w piecach nie paliliśmy. I nie udajemy dzisiaj, że jesteśmy demokratami. Wprost przeciwnie, broniliśmy ich i tak dalej. To nie jest tak, że nie robiliśmy tego, bo akurat znaleźliśmy się w takim miejscu. Coś z czegoś wynika. Dlatego, że jak większość Polaków, nie wiem, szła na przykład z kościoła prosto z modlitwy, to do głowy im akurat wtedy nie przyszło, żeby, a może spalimy Żydów. No przepraszam, a innym akurat przyszło. No bo Francuzi na przykład wozili swoimi pociągami prosto do Auschwitz. Tak? No i to jest to, ale dzisiaj ciągle Państwo próbują wmówić, nam próbują wmówić, też nasze media polskojęzyczne, to poczucie niższości, tych kompleksów, żeby myśleć, po prostu tamci są lepsi, słuchać, kserop, kopiować po prostu wszystko od nich, a najwyższą rolę, jaką Polak może uzyskać, taką jak Donald Tusk, prawda? To założyć marynarkę tam temu z Luksemburga, który rzadko kiedy trzeźwy był, prawda? No to są takie... Już powoli musimy kończyć.